Tylko poszłem sobie zjeść parę frytek i już zamieszanie tu jest. A taki był spokój, naprawdę, uwierzcie mi, godzinę nic nie działo, Grzechu przyjechał, kupił nam ciepłe jedzenie angielskie i no i tylko poszłem zjeść, zaraz na radiu Bronek, no i skończyło się jedzenie, trzeba było szybko wracać i no i działać, no. Też dlatego tak jest, że te obce czy tam nawet jakieś inne kompany, no jak widzą, że jakieś tu nasze auta stoją, to i myślą, że po prostu nie wjeżdża się do środka i to się nazbiera, a jak jestem, no to ich wołam. Okej, Mike! Zaryzykuję, wpuszczę tego, bo to jest stały klient, obcy, ale kumaty. A z nowymi to zawsze jest problem, bo on stanie i stoi jak ten cap i nie wie w ogóle, czy ma jechać, czy ma się obrócić. Ale lepiej jeszcze są takie ananasy, że ten Arti, który będzie wyjeżdżał za niedługo tyłem, to on potrafi tam podjechać, obrócić się i centralnie przed nim się sypać. No to przecież to już jest dla mnie porażka. Zero kumatywności całkowicie. Ja nie wiem, czy w domu dał prawo jazdy. Dlatego szef mi potrzebuje na tym jardzie. Była godzina gdzieś po 7, jeszcze było ciemno. Przyjechał obca z Kiblora. Wysypała się, a że Bronek jest od tego, żeby popatrzeć, co się wysypało, chyba że mnie tam nie ma, wysypał pół skipa azbestu. No jakby nie było, to by to poszło normalnie na Pika Station. Zatrzymałem tego gościa, wysiadł, poprosiłem go, żeby zobaczył, poprosiłem grabowego, załadowaliśmy mu z powrotem ten azbest, zgłosiłem do biura i wyautowałem go stąd. To już parę razy tak było, że czasami tacy są cwaniaczki, że tu chcą, czasami przyjadą tak za 15:06, bo wtedy już myślą, że mi się coś może tu udać, no ale... Hello, brava! Alright, today? Busy? See you later. Okej, Marcinku, dawaj. Piłeś wódkę dzisiaj, czy nie? Bo ja alkomat mam. Przywiozłem wam wódkę. A, przywiozłeś wódkę? No. Dawaj flaszkę. Nie, no żartuję, dawaj, Marcinku, dawaj, dawaj, dobry człowieku. Okej, thank you, brava. Thank you. One second. Dawaj. Jedziemy. Dzięki.